Bieg 14, bo niecała minuta i widzą Państwo jeszcze raz potwierdzenie obsady. No to jedziemy. Dreyer, Welberg, Hansen i Salonen. I co? I gospodarze. Ach, ciasno, ciasno, ciasno. Leży Kurt Hansen. No szczerze mówiąc, z tego co się zanosiło, no to wyszło nie najgorzej. Oczywiście Kenneth Hansen upadł, ale wydaje mi się, że w sposób bardzo kontrolowany. Nie, Duńczyk już wstał, tak, o własnych siłach i idzie do parku maszyn, więc... Widok karetki działa ożywczo. Ja już wiem, Mateusz, skąd te nasze niejasności, wątpliwości przed tym wyścigiem, bo ty mówiłeś, że na pierwszym polu powinien stać... Hansen. W żółtym kasku Hansen, tak? A stał Dreyer. No właśnie, bo i też tak mi się wydawało, że tak słyszeliśmy. Informację tutaj od strony sędziego, że zawodnicy gości jakby pomylili, tak? Odwrotnie założyli kolory kasków. Wykluczeni zawodnicy gości. Biały i żółty kask William Dreyer i Kenneth Hansen za złe kolory kasków. Co oznacza jedno, wygra ten mecz oczywiście Stal Rzeszów. Za chwilę ta informacja dotrze do zawodników Tarnowskiej Unii. Nietypowa sytuacja. Ja myślę, że to jest też kwestia trochę komunikacyjna, no bo nie wierzę, że i Dreyer, i Hansen pomylili kaski świadomie. Ktoś im musiał przekazać, że no ty jedziesz w tym, ty jedziesz w tym.